Dzień dobry, panie Bartoszu. Dzień dobry, panie Wojciech. Szlakiem naszej efektywnej budowy dotarliśmy dziś na budowę z paneli SWE, ale w odmianie Ultra Plus, czyli w ścianie jednowarstwowej. Jest to pierwsza tego typu realizacja z naszej nowej linii produkcyjnej w Ostrołęce. Odmiana Itong Energo Ultra Plus daje nam możliwość oczywiście ściany jednowarstwowej. To są płyty, które mają szerokość 60 cm, wysokość dopasowaną do wysokości kondygnacji, no i grubość 36,5 cm jako ściana jednowarstwowa o współczynniku U020, czyli w pełni spełnia ten produkt warunki techniczne. Jak to się stało? Jakie były przemyślenia? Skąd decyzja? Znaczy tutaj na pewno pomogła trochę pandemia, bo mieliśmy dużo czasu. Teren był kupiony w 2020 roku, później efekt pandemii wstrzymał tak naprawdę procesy budowlane wielu inwestorów, między innymi nas. Mieliśmy sporo czasu na to, żeby przemyśleć rozwiązania i zastanowić się nad tym, czego oczekujemy od budynku, który chcemy postawić. Mhm. Było kilka rozważań, jest konkurencja, która też produkuje rozwiązania o podobnych parametrach. Niemniej jednak przy panelu SWE proces jest dużo szybszy. Stawianie już gotowych bloków przebiega dosyć sprawnie, to jest tak naprawdę budowa jednego dnia, gdzie budynek ma 153 metry kwadratowe powierzchni, no i parametry cieplne, tak? Tutaj chodziło nam o to, żeby nie docieplać budynku, nie używać styropianu, nie używać wełny, żeby to była ściana jednowarstwowa. Panel SWE była chyba najbardziej rozsądnym i kosztowo, i jakościowo, i czasowo rozwiązaniem, ponieważ ten czas stawiania budynku jest naprawdę krótki. Tutaj praktycznie jest jeden dzień budowy. Czyli nasze hasło zbuduj parter w jeden dzień jest prawdziwe, udało się. Jest, tak. To jest niesamowite, że można postawić ściany w jeden dzień, to nawet używając niewysokich żurawi, jak tutaj. To system daje wiele możliwości, bo generalnie najszybciej faktycznie idzie dźwigiem budowlanym, tudzież HDS-em montaż tych płyt, ale można stosować oczywiście również mini żurawie różnego typu, między innymi jak nasze MK240, czy tutaj mini żuraw budowlany. Jest wtedy trochę może delikatne spowolnienie, ale za to możemy sobie spokojnie te prace kontynuować. Mhm. Tutaj pan myśli o rozwiązaniu typu bezpośrednio gładź na ten mur, tak? Tak, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi o te mury, to nie ma żadnych nierówności, tak? Te mury są kąty są wszędzie zachowane, wszystko jest idealną powierzchnią, więc tak naprawdę te gładzie tutaj myślę, że zdadzą egzamin i nie trzeba będzie dodatkowych nakładów finansowych, tak jak w przypadku, nie wiem, dodatkowego docieplania, tak? Też te dodatkowe nakłady finansowe nam odpadają. Dodatkowym atutem tutaj, jeżeli nie ma ocieplenia, to jest pełna niepalność. Tak, bezkomórkowy jest w 100% niepalny, a więc i to kategoria A1 będzie pan miał naprawdę tutaj bezpieczny pod tym kątem dom. No tak, teraz to jest dosyć istotne, biorąc pod uwagę, że wszędzie już instaluje się panele fotowoltaiczne, tak. Więc zależy też inwestorom, czy nawet przyszłym mieszkańcom na tym, żeby mieszkać bezpiecznie, tak? Więc to jest bardzo istotna kwestia.